Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Fajna inicjatywa, widać było u dzieciaków dużą radość, ale też wolę walki, chęć zwycięstwa. No najlepszy był finał, bo było dużo emocji. Widać było, że zrobiliśmy na dzieciakach wrażenie, prosili nas o zdjęcia, autografy. No na pewno też dla nas to miłe. Myślę, że to bardzo fajny pomysł i oby takich pomysłów było jak najwięcej. ŁKS jest to klub, który bardzo się rozwija, widać to. No i trzeba wyłapywać młode talenty, później szkolić i może w przyszłości będą z nich bardzo dobrzy piłkarze. Jeszcze raz dziękuję za to, że byliście. Dziękuję za to, że wszyscy walczyli jak równy z równym, bez względu na to, kto jest na pierwszym, kto jest na ósmym miejscu. Także dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia na wiosnę. Już spotkamy się w ośrodku szkoleniowym ŁKS-u przy ulicy Minerskiej i zagramy sobie na większych boiskach, już nie w hali. Będzie czas na rewanż, będzie czas znowu na fajny turniej. Także jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia. Też na stadionie ŁKS-u na meczu pierwszej drużyny. No, było ciężko bronić niektóre strzały, ale podołaliśmy zadaniu i czwarte miejsce nam się należało. No ja trenuję w AKS-ie SMS-ie, ale myślę, że chyba przejdę do ŁKS-u. Powiedzcie, co byście chcieli dostać pod choinkę po dzisiaj Mikołajki? Ja to bym chciał taki nowy telefon oraz nowe rękawice, bo dzisiaj Michał Kołba mi podpisał moje rękawice, no i to jest taka dla mnie pamiątka z tego wydarzenia. Ja myślę, że chciałbym telefon i nową konsolę. Ja myślę, że ja bym chciał najlepszym prezentem na gwiazdkę, jaki byłby, to podwyższyć swoje umiejętności piłkarskie. Ja też się zgodzę z Michałem i też bym chciała dostać pod choinkę nową piłkę i chciałabym dostać jakąś grę fajną i nowy telefon. Zwycięzcy turnieju Mikołajkowego Dry z ŁKS-em. Proszę powiedzieć, jak się dzisiaj grało? Dobrze, było bardzo ciężko w finale. No i bardzo się cieszymy z tego, że wygraliśmy. Trochę tych przygotowań było, nie za dużo. Klasa jest, trzy klasy, bo to są chłopcy z trzech klas, są zgrani. Na WF-ie też trochę pracujemy i efekty widać. Po turnieju mikołajkowym, w którym brały udział szkoły podstawowe, zaprosiliśmy domy dziecka, które zawsze nam kibicują i nas wspierają. W tym momencie trwa zacięty mecz i rywalizacja, jak widać, pomiędzy domami dziecka. Nie wiem, kto jeszcze wygra, ale są również do zgarnięcia bardzo ciekawe nagrody dla wszystkich uczestników. Następnie nastąpi inauguracja Drzewek Marzeń, a wszystkie dzieci zawieszą na choinkach, które staną przed naszym stadionem, przy głównym wejściu na trybunę, swoje marzenia lub ozdoby świąteczne.